Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika Dzień. Jest z nami pan Michał Bruszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Michale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry widzom Republiki. Panie Michale, pakt migracyjny został jednak przyjęty przy sprzeciwie, co prawda, polskiego rządu, ale tutaj etap do sprzeciwu został w jakiś sposób przegapiony. Mamy rozmawiać o bezpieczeństwie. Jak ten napływ dużych ilości migrantów może wpłynąć na polskie bezpieczeństwo? Bo tutaj jest wprost napisane, że to jest kwota minimum 30 tysięcy rocznie, a w razie ogłoszenia tak zwanego kryzysu, a o tym decydują czynniki europejskie, tak zwane, czyli Komisja Europejska, ta kwota może w ogóle nie mieć limitu. Jak to może wpłynąć na polskie bezpieczeństwo? Bo też wiemy, że Polacy nie bardzo są szczęśliwi z ewentualnego napływu tych migrantów. Trzeba to przeanalizować na wielu płaszczyznach. Najpierw należy zaznaczyć, że przecież nasi żołnierze na granicy, no głównie z Białorusią, strzegą tej granicy, służą na tak zwanych słupkach, jak to się mówi, czyli bezpośrednio na linii granicznej i powstrzymują tam wręcz, ostatnio widzieliśmy szturm nielegalnych imigrantów, więc byłoby pewnym paradoksem, gdyby tutaj, prawda, na wschodniej granicy wojsko zatrzymuje imigrantów, ale i tak są do Polski tylko innym kanałem transportowani i byliby to nielegalni imigranci, którzy po prostu przekroczyli inną granicę państwa Unii Europejskiej, na przykład jakąś południową, tak? Więc oczywiście to jest jedna kwestia. Druga kwestia, to musimy pamiętać, że Polska jest przecież prymusem, jeżeli chodzi o przyjmowanie prawdziwych uchodźców wojennych w rozumieniu konwencji genewskiej, de jure uchodźców wojennych, czyli ludzi, którzy opuścili kraj ogarnięty wojną, i to wojną taką nominalną, w sensie nie konfliktem zbrojnym, tylko wojną, wypowiedzianą wręcz przez Putina. I my tych uchodźców wojennych przyjęliśmy i faktycznie oni, dostają się do Polski, są uchodźcami wojennymi. Ale zauważył pan, że ci prawdziwi uchodźcy wojenni, często matki z dziećmi na rękach, jakoś trafiali na przejścia graniczne. No właśnie, dlatego, bo to są jakby legalni migranci, w sensie legalni uchodźcy. Tak jak mówię, de jure, oni z definicji są uchodźcami wojennymi. Ktoś, kto nawet ma trudną sytuację ekonomiczną w swoim kraju i na przykład niestety uwierzy w tą propagandę służb Łukaszenki i przedostanie się na Białoruś, próbując dostawać się do Polski, on nie jest niestety uchodźcą i to jest w prawie międzynarodowym wyraźnie zapisane, tak, już bez względu na to, że jest przedmiotem tej całej sytuacji i też jego los jest ciężki, ale to tutaj służby Łukaszenki są winne, a nie oczywiście Polska. Więc jakby to są kolejne sprawy, które się pojawiają, a problem nawarstwia się oczywiście od 2015 roku, kiedy podjęto całkowicie błędną decyzję, żeby granice otworzyć, tylko to też w zasadzie nie podjęły te państwa, przez które granice nielegalni migranci się dostawali. I od razu zobaczyliśmy, że po kilku miesiącach wręcz na przykład granica chociażby grecko-turecka przez Greków została umocniona, więc wrócił temat nawet w ogóle na obszarze Unii Europejskiej kontroli granicznej właśnie z tego powodu, czyli jednak wnioski wyciągnięto, że było to zjawisko złe. Oczywiście możemy to rozpatrywać w różnych kwestiach demograficznych, cywilizacyjnych, ale na pewno niestety ta polityka od 2015 roku była błędna. I kolejnym jakby patologicznym zjawiskiem, który się wyhodował na tej błędnej polityce, jest niestety rozrost tych grup przerzutowych, czyli tych mafii, które z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki, czy służb specjalnych, na przykład Łukaszenki, które żerują na tym i transportują tych ludzi za ogromne pieniądze, prawda? Cała wioska się zrzuca, a taki człowiek nawet nie dostaje się do Europy, tylko jest zatrzymywany gdzieś w Libii i tam na targu niewolników sprzedawany. I niestety ta decyzja też to spowodowała, więc na wprost, bo przecież zarówno Łukaszenka, jak i Putin używają tych migrantów jako po prostu broni w konflikcie, tym razem hybrydowym, tak? Władimir Putin ma narzędzia, żeby, nie wiem, na przykład wywołać falę głodu w Afryce i spotęgować tę falę migracyjną do Europy. To jak to wpływa na bezpieczeństwo już całej Europy? No niestety wpływa negatywnie, dlatego że ludzie są niesprawdzani. Tak? Przecież były historie, że na przykład okazało się, że afgański
migrant, który trafił do Niemiec, należał do ruchu talibów i zresztą przyznał się nawet do tego. Albo należeli do innych organizacji islamistycznych. Takie historie miały miejsce i to było niestety oczywiste, że w tej masie ludzi zostaną takie osoby przerzucone. Pytanie, czy służby europejskie, służby specjalne, służby graniczne są przygotowane na to, żeby weryfikować, kto jest kim. A jeżeli ktoś wyrzucił swoje dokumenty do Morza Śródziemnego i powie, że nazywa się tak i tak, czy taki urzędnik na granicy jest w stanie odróżnić dialekt języka arabskiego, skąd taki człowiek pochodzi? No mówiliśmy na przykład o uchodźcach z Syrii, okazało się, że dostawali się ludzie z Afryki subsaharyjskiej nawet. Wszystko to jest niestety oparte na pewnym kłamstwie i tutaj najważniejsze jest poszanowanie prawa. Oczywiście pomoc humanitarna jest bardzo ważna, dlatego miejsca, z których ci ludzie uciekają, muszą mieć wsparcie, żeby sytuacja była tam lepsza. Trzeba odbudować te miejsca, tak? Ale to jest przyczyna, czyli trzeba zlikwidować przyczynę, a nie działać w ten sposób. Jeszcze powiem jedną rzecz, dlatego że przecież służba żołnierzy Wojska Polskiego na granicy jest bardzo ciężka. Ja byłem właśnie na przełomie 2021 roku i 2022 roku na granicy polsko-białoruskiej z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej i ta służba jest bardzo ciężka. Więc ci ludzie, jeżeli się dowiedzą, że tutaj, prawda, zatrzymują nielegalną imigrację, a Polska jest przymuszona, żeby kogoś przyjąć, no jest to absurdalna sytuacja. Zmieniamy temat na to bezpieczeństwo, no już najcięższej wagi, bo chodzi mi o program Nuclear Sharing, czyli program udostępniania broni atomowej państwom członkowskim NATO. Polski prezydent, poprzedni rząd no długi czas lobbuje w tej sprawie, zarówno jawnie, jak i niejawnie. Ostatnio przypomniał o tym prezydent Andrzej Duda, za co spotkała go krytyka. Natomiast dzisiejszy wiceminister spraw zagranicznych, pan Szejna, mówi, że nasi partnerzy, a mamy, przepraszam, nagranie z panem ministrem, posłuchajmy. Czemu premier Donald Tusk nie wspiera tego programu, który jest korzystny dla Polski? Dlaczego? Ale proszę pana, nawet jeżeli państwa Unii Europejskiej głównie są temu przeciwne, prawda? Nie chcą, żebyśmy się włączyli. Ale wie pan, to dlaczego tego nie za tym nie lobbować? Ale pan powiedział na wstępie, że nasi sojusznicy wcale, ale to wcale nie są na to gotowi i nie ma tego przedyskutowanego. Pan prezydent powiedział to specjalnie, a temat nie jest zamknięty. A druga sprawa jest też taka, i to powiem panu i słuchaczom, jeżeli rząd podejmie taką decyzję, to jest decyzja rządu, my jesteśmy oczywiście na to gotowi, to też chcę powiedzieć, że my nie staniemy się mocarstwem atomowym, a rakiety rosyjskie zostaną dokładnie w te obiekty wycelowane. No ale bezpieczeństwo nasze się zwiększy przez to przecież. Nuclear sharing tak powoduje, że bezpieczeństwo Polski rośnie. Z ręką na sercu to powiedziałem, nie będziemy mocarstwem atomowym. No idąc w ślad za logiką pana ministra Szejny, to może w ogóle trzeba wszystkie karabiny w Polsce wyrzucić, nie wiem, gdzieś do daleko w każdym razie, bo wtedy będziemy bezpieczniejsi, jak nie będziemy mieli żadnej armii na terytorium Rzeczpospolitej. To oczywiście sprowadzenie sprawy do absurdu, ale jaka jest pana opinia w tej sprawie? No jeżeli Włochy, Belgia, Holandia, Niemcy mogą, to pytanie czemu my nie? Oczywiście broń atomowa nawet na poziomie taktycznym jest argumentem, który zwiększa bezpieczeństwo, a nie to bezpieczeństwo obniża. I tutaj zawsze przywołuję przypadek Ukrainy. Przypomnijmy, że Ukraina była trzecim atomowym mocarstwem świata po upadku Związku Sowieckiego i w memorandum budapesztańskim zrzekła się swojego arsenału nuklearnego. Co się dzieje obecnie na Ukrainie, to widzimy. Tak? Więc jest oczywiście to argument geopolityczny, żeby podnieść swój potencjał odstraszania. Natomiast no faktycznie mamy tutaj pewną niefortunną wypowiedź, ale z wypowiedzią, że partnerzy się nie zgadzają, no to tak, niestety to wygląda. Tylko, że oczywiście tych partnerów trzeba przekonać i być może nawet w toku negocjacji, jeżeli nuclear sharing nie wchodzi w grę, bo taki scenariusz też musimy niestety założyć, to trzeba pamiętać, że w toku negocjacji zawsze możemy negocjować coś więcej. Jeżeli nie nuclear sharing, no to co dodatkowego dla Polski? Więc w tym wypadku negocjować zawsze musimy, zawsze swojego interesu musimy bronić, no bo to jest sprawa najważniejsza, zwłaszcza w tych trudnych wojennych czasach.
No tak, ale jeżeli są siły polityczne dzisiaj rządzące w Polsce, które mówią, że taki program w ogóle zbrojenie jest niekorzystne, bo wycelują w nas rakiety, no to ci nasi partnerzy w ogóle nie muszą nic nam nawet czegokolwiek w zamian proponować, bo, no bo, że tak powiem, partia została poddana jeszcze zanim się rozpoczęła. No na pewno, dlatego ja też jestem zwolennikiem, żeby... dyskusje dotyczące bezpieczeństwa, oczywiście musi być tutaj transparentność, ale też chociażby ostatnio była konferencja Defense 24 Days, na której prowadziłem panel i wnioskiem z tego panelu było to, że bardzo często na przykład infrastruktura krytyczna w państwach NATO jest zbyt transparentna. Ja wiem, że dzisiaj to brzmi szokująco dla niektórych, ale chodzi o to, że po prostu nasz przeciwnik wszystko wie. Więc to jest taki nieoczywisty wniosek, ale też uważam, że powinna być jakaś tutaj domena tajemnic i takie negocjacje powinny się odbywać raczej za zamkniętymi drzwiami, ale oczywiście my o wejście do tego rodzaju programów powinniśmy się starać. Nawet tak jak już mówiłem, nawet jeżeli jest problem, żeby wejść do nuclear sharing z różnych przyczyn geopolitycznych, pewnie to jest temat na odrębną dyskusję, to zawsze to jest pole, żeby jeżeli no, nie dajecie nam nuclear sharing, no ale to co możemy, prawda, to rozmawiajmy dalej. Więc to zawsze jest jakaś szansa, żeby coś ugrać. Więc ja jestem zwolennikiem takiej realistycznej szkoły geopolityki, czyli twardych negocjacji i bronienia jednak swojego interesu, nie oglądania się w tym wypadku na głos partnerów. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Bruszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem programu Republika Dzień. Kłaniam się panu, miłego dnia życzę. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na flash informacyjny Republika Teraz.